Dobra, już nie działa? Dobra, dobra. To, wylądowaliście na... Bo tata nie ma czasu rysować. Jak się okazało, bywa waszym celem. Miecz Raven wibruje z odczuwanego zła. Z radości. Tak, z radości. Ekscytacji. No ekscytacji, znaczy nie, nie ma się czym ekscytować, chociaż chyba, że eksterminacją zła. Chyba, że ktoś jest pojebany. Wasz statek ze względu na sztorm i beznadziejne warunki pogodowe wylądował na mieliźnie. Arkadii, kapitan właśnie wydają rozkazy, żeby ludzie zeszli na ląd, ogarnęli temat, czy się da go wypchnąć, zabezpieczyli teren. No ogólnie rzecz biorąc, w największym skrócie to klimat tej wyspy to taka wyspa czaszki trochę. Tylko, że gdy się przyglądacie temu, co możecie zobaczyć, mgła nie pozwala na dojrzenie, co znajduje się w głębi. To widzicie dużo roślinności, drzew, chwastów, ale wszystko... Gdyby Siona to zobaczyła, to z miejsca chciałaby spalić tą wyspę. Ponieważ rośliny są... To zwiędłe. Czy to się nie tyczy wszystkiego? Co? To się nie tyczy wszystkiego, z czym się spotka Siona? Zmieszane w ręce. No to jest przesady. Nie no, przepraszam. Niektóre rzeczy spala przypadkiem. No tak. Bo chcę coś innego. Bo chcę dobrze, ale wychodzi jak zawsze. Powinno tak, być nasze motto. Zwiędłe rośliny o dajmy chorobliwych kolorach, albo w ogóle pozbawione koloru, wykrzywione drzewa. No i normalnie założyłoby się, że na takiej wyspie, w takim klimacie mimo wszystko, są jakieś żywe stworzenia, które wydawałyby jakiekolwiek dźwięki. Niemniej poza głosami załogi, od wyspy wita was absolutnie grobowa cisza. Słyszycie to? Mhm. Wiesz co, kręcę oczami i mówię, nie. Właśnie, jest za cicho. Wzdycham. Cicho, za cicho. Dobra, długo to... jeszcze? Momencik. Ja wysyłam cień na zwiady. Ogólnie rzecz biorąc jest kawałek mielizny plaży, która potem przechodzi w niewielką plażę. A potem jest nagły wzrost terenu, skaliste zbocze. Cień znajduje jakąś ścieżkę, która wije się gdzieś do góry. Ponieważ wyspa, on siedzi... się wznosi, tak jakby powiedzieć. Nie, jest to wulkan, żeby nie było. No i są jakieś małe... Z tego co wiemy. To nie, są jakieś ścieżki wśród dżungli, jakby to nazwać. Natomiast jest jeszcze inna droga. Znowu jest to, nieważne. Natomiast jest inna droga na prawo. To była droga na wprost, na prawo, żebyście poszli wzdłuż wybrzeża. To gdy cień dochodzi do limitu, zauważa masywną grotę. Można przypuszczać, że kiedyś, znaczy, że ją wykorzystywali piraci, że prawdopodobnie tam coś może być w tejże grocie. Znaczy inaczej, po prostu ja, mówię, że widzi grotę, która może prowadzić w głąb wyspy. Która wygląda ciekawie. Tak? Tak, widać na ziemi przybite, na kamieniach wiszące część urwanych flag z jakichś statków, czaszki, kawałki zardzewiałej broni. Ogólnie rzecz biorąc jest udekorowane. Myślę, że on by... Tylko mówię, to jak już doszedł do limitu, tą grotę widzi jeszcze troszeczkę, ale dalej nie jest stanie pójść. Aha, bo chciałam zrobić drapierm. A czy Lisem nadal możesz robić, bo on robi ten skan
w okolicy, on nie idzie tylko jedną drogą, tak zakładam. Tak sobie, macie tą akcję, że idzie tu, potem tu, że robi scout, rekonesans w waszej najbliższej okolicy. Więc nadal rzucić na to. Mhm. Bo może zauważyć coś ciekawego. O. A nie, dobra, bo przez moment nie słyszałem nikogo. Myślałam. Bo się wszyscy zastanawiają. Jeden, co myślicie? Co się stanie, czy na co powinniśmy uważać? Halo, Tim? Na co powinniśmy uważać jest zawsze dobre. Ok. To. W sensie na co powinniście uważać? Tak. Okej. Okay. Dobra, ponieważ... Kuzia, tylko teraz muszę się zastanowić. Znaczy powiem dwie rzeczy, tylko jedna, przykro mi, nie jestem w stanie wytłumaczyć tego flafowo w grze, tylko muszę powiedzieć mechanicznie, jaki to jest, przed jakim wyborem stoicie. Aha. I ta jedna rzecz to jest to, że wejście górą, znaczy ścieżka przez dżunglę i możliwe znalezienie tajnego wejścia gdzieś w dół, bo możliwe, że najprawdopodobniej coś tam jest, to jest zdrowy rozsądek. To jest ścieżka po cichu, znaczy, że jest mniejsza szansa na spotkanie większej ilości przeciwników. Natomiast ścieżka przez groty to jest, za przeproszeniem, wjazd na pełnej kurwie i napierdalanie. Znaczy, wiesz co, to po prostu można wyjaśnić tym, że zauważamy, że ta ścieżka jest bardziej uczęszczana. Albo po prostu cień widzi strażników. To jest możliwe. Lepiej ewentualnie jego instynkt wyczuwa duże zgromadzenie negatywnej energii, bądź czegoś w tym rodzaju. No ale też muszę powiedzieć o tej drugiej rzeczy, że to nie jest tak, że ta pierwsza ścieżka, ta górna przez dżunglę, nie ma nic w ogóle, a ponieważ twój cień też zauważa, cóż, że widzi na przykład szkielet, który, co ciekawe, szkielet, który ma na sobie ubranie, ale tak jakby nadal miał ciało, w sensie nie jest opadnięte, ale wypełnione, to twój cień widzi, że to jest po prostu ukryty rój nieumarłych robali, szerszenic i jakiegokolwiek innego tałataństwa. I to nie jest jakby jedyne, ale wydaje mi się nieaktywne na razie. I też na ścieżce znajduje zakapturzoną, siedzącą postać o ciemnej karnacji skóry, z założonym kapturem, której nie wykrywa, ale też cień się do niego nie zbliża, bo czuć od niego magią. Rozumiem, że to nie jest Rysia. Nie, ale to też jest druid. Jestem ciemnoskóra. Tylko inwertet skorumpowany. No i myślę, że to jest wszystkie informacje, które zdobył. Okej, pokazuję to wszystkim. Aha. Może ogniem by ten. Może co? Ogniem. Brzmi idealnie. W sensie Valeria ma na myśli te roje. Chyba, że wszystko. Spalmy wszystko, tak. No tak. No tak, tym wypadku się spaliło mało, to tak, to też jest świetny pomysł. Może to żeby była jasność, ten ogień nie ma nieskończonego paliwa, tak, żebyśmy... Żeby nie było... No ale inaczej, roje inaczej dość trudno ubić, więc spali Pani Helena... Tego nie kwestionuję, tylko mówię, że to jest zasób... Nie, to nie jest zasób nieskończony, żebyśmy... No ale ogień subodów też nie zauważył. A, i żeby była jasność, ale to muszę powiedzieć mechanicznie, że spokojnie nie zamierzam
jeżeli wybierzecie tą drugą ścieżkę w jasnopełnej kurwie, to nie będzie tak, że będą walki non-stop z trashmobami i tak dalej, tylko to będzie inaczej rozwiązane. Kochanie, co robicie walczyć z pająkami? Będzie później, kochanie, co robicie? Dalej walczymy z pająkami. Dobra, wiesz co, to pierwsza rzecz, jak się dowiadujemy o tym rozstawieniu, to ja przekazuję to tym ludziom, którzy zostają na statku, co najmniej dowódcom, żeby oni się mogli przygotować, żeby się nie okazało, że później mamy all your base are belong to us, więc chociaż to chciałbym zabezpieczyć, a później... Kurczę, możemy albo iść właśnie tą ścieżką przez dżunglę, gdzie widzimy jakieś tam konkretne zagrożenie, albo możemy spróbować większy ten... Jak to się nazywa? Większe zagrożenie, którego na dodatek jeszcze nie znamy. To chyba oczywiste, że idziemy ścieżką przez dżunglę. Jeszcze spróbujmy podejść tego kolesia i wyciągnąć z niego informację, co jest w jaskini. Możemy też zrobić dywersję, jeśli Janusz chce... nie chce się bawić w podchody, to on pójdzie główną ścieżką, a reszta z nas pójdzie górą. Tylko nie wiem, Janusz, czy jesteś nieśmiertelny. Ha, podważam twoją potęgę. Janusz wzdycha, czy mówi, jesteście nudni. No czy mi idę na rozpierdol? Jaki on jest prosty. Czas mamy jeszcze coś. Ja w międzyczasie ładuję swoje te, ładuję tego, jak to się nazywa, ekwipunek i tak dalej, jakiś taki większy, to ładuję jakieś szczelupy czy czegoś, bo jak póki jesteśmy na tej mieliźnie, to póki się na tą plażę dostaniemy, to nie chcę, żeby się nic zamoczyło czy coś takiego. No to takie tam przygotowania. Spoko, na plaży. Jak część ludzi, bo większość żołnierzy Arkadiego, to część obstawia teren, część stara się ogarnąć temat łodzi. I jeden z nich słyszy się komentarz, że jak widzi Janusa, który idzie w stronę groty, oh my god, he just went in. Po czym Arkadii, wracaj do roboty. Poza tym other fighting persona reference. Ja się po prostu na spokojnie przygotowuję. Spokojnie, metodycznie, póki on się tam tak bawi. Niech żyje dobra współpraca w drużynie. Tak, ja tak cię teraz bardzo... Uwielbiam, nie, w cudzysłowie, za... To ja idę swoją stroną. Dobra. To nas zostaje czwórka, tak? Tak. To możemy się też podzielić na dwa? Ktoś ze mną skoczy na tego... Ja was może chyba pozabijam. Jemu nie chodzi o grę. Do it! Ja myślę, że to dobry plan. Nie, może podejdźmy na spotkanie po kolei. Ja proponuję, żeby w ogóle każda osoba poszła w inne miejsce. O! Wtyłaj się pytanko. Pol, czy Helena ma dostęp do jakiegoś plane shifta? Nie, ale... To nie jest tak, że nie może mieć. Bo to w sumie, bo może mogłaby pójść na jakiś inny plan, jakieś informacje zebrać, czy co? No tak, to by się przydało. Ja myślę, że ja teraz powinienem się skontaktować z Szają, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o tym nekromancie. O. Mogę zostać zaproszonym na kawę. Nie, ja w zasadzie nawet mam sposób, żeby się skontaktować z Szają. Przecież mam tego ptaszka. Przecież go wysłałeś ostatnio. Mam nadzieję, że wrócił. No wrócił, no. No właśnie. Ja w sumie kompletnie nie wspomniałem o tym, że... Znaczy... Kontakt z kozapodami nadal jest, bo nie mogę go przerwać, bo tak to Helena byłaby... Zabrałby mnie najlepszą rzecz. Ale ogólnie rzecz biorąc... To nie wiem, czy postaci wyczuwają, ale jakby wyspa sama w sobie też ma masę zaklęć.
ukrywających, mylących i tak dalej. Jakby na przykład ktoś przez przypadek przepływał obok, to spojrzałby na wyspę, jakby na chwilę odwrócił uwagę i wszyscy zwrócił uwagę, to w ogóle by zapomnieli, że ta wyspa tam jest, na przykład coś w takim rodzaju. No i w sumie też nie wiadomo, czy Shaya koniecznie musi coś o nim wiedzieć. Jeżeli to jest nekromanta, a nie coś gorszego. Dobra, w każdym razie Janusz spokojnym krokiem, chyba że szarżuje sobie w kierunku groty. Reszta się nie przejmuje, znaczy na pewno Ardę się nie przejmuje, się przygotowuje. Ja bym chciała posiedzieć w cieniu chwilę przy tym murze, nie? Jeżeli Ardę się przygotowuje, to przy tym kolesiu w kapturze. W sensie, żebym go lepiej oglądnęła? Wiedziała, kto to jest? A to na pewno musi być jakiś Defy Danger, bo gość nie jest kompletnym lajkiem i ma jakieś zmysły niestandardowe. Po prostu nie jest total skrabem i jest szansa, że może coś wykryć. Dobra, to ja go chcę śledzić? Znaczy on jest ciągle w tym samym miejscu. Wiem, ale chodzi mi o to, że chcę... No... Go poczytać przez chwilę? Nie wiem, jak to powiedzieć. A, w sensie chcesz go obserwować, zobaczyć jakieś elementy... i tak dalej. Tak. Chcesz discerna. Tak, konkretnie na jego postać. Dobra, to powiem, że nie musi być Defy, bo wiem, co się stanie, jeżeli rzucisz 6 mniej. To wiem, jaka będzie konsekwencja tego. A jeżeli rzucisz więcej, to znaczy, że twój cień ukrywa się na tyle dobrze, że nie jest go w stanie wykryć, pomimo pewnie magii, którą posiada, dodatkowych zmysłów i tak dalej. Okej. Okay. Okej, okay, niestety twój cień musi uważać na tyle, że aż tak nie jest skupiony i zmienia pozycję, więc nie jest w stanie aż tak dobrze go obserwować, ale masz na jedno pytanie. Dobra, czyli widzę ciemnoskórego faceta w kapturze, który siedzi gdzieś tam i medytuje, tak? Dobra, bez pytania, to jak go obserwuję, to... A czy ty chyba jesteś w stanie rozpoznać drowa? To jest drow. Nie, czekaj. Jak ja go to zrozumiałem? Kurwa, już mi się tak opiło. Jakiej rasy zrobiłem głównego bossa? To nie jest główny boss. To nie jest główny boss. To jest poczekaj, czy drowy nie są... Aha, one są ciemne, myślałam, że one są białe. Tak. Wow, that's racist. A, dobra, to jest... Dobra, Rysia, oddajesz swoją kartę geeka. Przepraszam. Pamiętaj, drowy to są murzyńskie elfy. Tak. Znaczy, nie wydaje się, że to jest drow, ale elfy... Pochodzą, w Forgotten Realmsach pochodzą z Afryki i zostały wypieprzone do getta. Najprawdopodobniej 80. I były niewolnikami, tak? Nie, chyba no, nie były. A drony nie są granatowe? Biorą niewolników. Tak, założyły gangi. A dobra, wiem, czemu nie chciałem go zrobić dronem, bo byłoby się czepienie, że tylko może być jakieś konkretne klasy zakręcia i tak dalej. To jest elf o ciemniejszej inkarnacji skóry, która pewnie nie jest naturalna. Dobra, zadaj swoje pytanie. Jakiś latynoski ciacho, niech będzie. Jeszcze, Maku, to zabrzmiało tak nie, strasznie rasistowsko o ciemniejszej karnacji skóry, która na pewno nie jest naturalna. Jest spalnym dupkiem prawdopodobnie. Czy jest głupie? Dobra. What here is not what it appears to be. Chwila, muszę się zastanowić. Wygarnąć temat, co on tu ma. Ach, chuj. Co oni mam? Dobra, co nie jest tym, czym się wydaje.
to jak cię obserwuje, ty jesteś w stanie wydedukować ze względu na cóż, absolutny spokój elfa. Także no, przypominasz sobie, bo podejrzewam, że Ardeth podzielił się informacjami, że ten sztorm nie był naturalny, tylko ktoś go kontrolował. Ten elf nie wygląda ci na maga, który miałby dostęp do tak potężnych zaklęć i takich możliwości. Niemniej wygląda, jakby czuł siebie w domu. Co pozwala w skrócie pozwalać się zorientować, znaczy łącząc te elementy. Ciąg. Tak, ciąg. Jesteś niemalże pewna, że on jakby już wie, że coś. U nas? Że coś wylądowało. Może nie, znaczy. Bez szczegółów, ale jakby czeka. Widzisz, że to nie jest medytacja, tylko oczekiwanie. Na kogoś, albo coś. Ja w sumie. On ma płaszcz? Czy ja widzę, że on ma jakąś broń? Widzisz przy pasie sztylet, siedzi na kamieniu, w jednej ręce trzyma powykrzywianą drewnianą laskę, to drewno wydaje się szczerniałe. Są dookoła niego chorobliwie zielonkawe, boże nie kule energii, tylko moc. No taki efekt jakby... Efekt wow. Znaczy widać, że robi to zielonkową poświatę. Dobra, tak, ale medytacja to opowiadam to wszystkim. No to co, rozdzielamy się? Jestem przekonany, że już to zdobiliśmy, wiesz? Tak, jak tak mówisz. Ty, ale... Myślę, że Henek powinna zostać na statku. Z oddali słychać... patrzę zirytowanie na Raven. Z irytacją na Raven. Niby czemu? To będziesz bezpieczna. Tam też. Jak nie przestaniesz być zbyt protekcjonalna względem mnie, to cię kopnę w tyłek. Dobra. Wiem, że umierze się zadbać, tak. Powiedzmy. Albo znowu cię ogram w pokera. Miałaś farta. Tak. To musiał być fart. No nic innego. Tak, w międzyczasie słychać echa walki, rozpadającej się kości. Jakieś ryki bojowe i tak dalej, dochodzące z groty. Zaraz do siebie dojdziemy, bo tylko chcę już ostatecznie ogarnąć, co robi ta grupa. Bohatera. O, to ja chcę krzyknąć teraz do Ardeta, tak jak Flynn do Roszponki. No już, pomalowałeś się? Wiesz co, teraz zeskakujesz z masztu na włosach. Nie, już jestem na plaży, po prostu, wiesz, jak w tym filmie z Arnoldem Schwarzeneggerem, że po prostu przypłynął z pontonem i jest taki ten lock and load montage, że po kolei ładuje wszędzie amunicję, broń, sztylety i na końcu zapina płaszcz i tak, idziemy. O Boże, wszyscy tam stoją i czekają i patrzą na ciebie. Z irytacją. Nie, no, przecież rozmawiać się. Reszta żołnierzy bardziej pilnuje tego, że nagle z piachu nie wyjdzie jakiś nieumarły albo inne cholerstwo. Czerw pustynny na plaży. Wersja wakacyjna. Tak. Dobra. No to co, idziemy? Jak mówicie, że po drodze jest ten, jak to się nazywa, ten rój w tym, to po prostu spalimy go i idziemy razem całą siłą. Całą siłą? Oprócz Janusa. Patrzę za miejscem, gdzie nie ma Janusa. Mówię oprócz Janusa.
Czy mnie było ten... U nas nie jest taki mały, że tam tylko może być jeden rój, ale to spokojnie. I tak czy siak, macie dobry plan działania. Chyba. Najlepszy. Zakłada puszczenie Janusa przed tym, żeby wszystko zniszczył. No. Który idzie kompletnie inną drogą. A, dobra. Bo on poszedł do groty, robi się rozpierdą. Tak. Jup. Ale możemy zrobić tak. Kurde, myślałem, że mogłabym wejść koło tego roju, puścić mu bombę i wrócić. Tylko nie wiem, czy jest sens, jeśli tam będzie coś innego i mnie to zaskoczy. A czy jesteś w stanie na tyle szybko to zrobić, że spoko? Nie obiecuję, że nikt mnie tego nie zauważy albo nie poczuje. No właśnie, bo nie wiem, czy nie chcemy na przykład najpierw załatwić tego elfa. Ale przecież to jest wpierw, wiecie, wpierw było, że po drodze jest wpierw te roje i dopiero później jest ten elf. Tak, ale jak wyjdziemy na rój i zaczniemy palić i hałasować, to on... On i tak wie. On i tak wie, że to jest jeden rój po drodze. Czas. To był przykład tego, żeby pokazać, że w tej dżungli musicie uważać na wiele rzeczy, bo najprawdopodobniej wszystko, co mogło, co normalnie żyje w dżungli, mogło być zmienione w nieumarłych. I ten jeden rój, jaki zauważył, to jest przykład, który Black... i nie musi być jedyny. To ma pokazać, że to miejsce jest niebezpieczne, kurwa mać. Black, to generalnie jest problem, żebyś rzucił half move'em. Nie, no dobra, nie chcę być aż... Dobra, czy to będzie... Nie wiem, czy możemy wyruszać? Tak. Bo dałem sporo czasu, żebyście się nadawali, a to widzę, że jeszcze za mało. Przepraszam, musiałam poprawić makijaż. Czy możemy już iść? Dobra, możemy, pięknie wyglądasz. Dobra, wy kierujecie się ścieżką w głąb... Bo niektóre z nas dbają o wygląd. Dojebałaś, no. Teraz będzie mi smutno. Znaczy według mnie nie ma sensu harmonowa, bo spoiler alert, Big Boss i tak wie, że tu jesteście. No bo jak... Ale my wiemy, że on wie. Zaraz zrobimy nasz plan. Oni to wiedzą teraz, tylko cię. I nie, Big Bossem nie jest ten elf. Czy Big Bossem jest Big Boss? Dobra, przepraszam. Starając się ostrożnie przechodzić przez dżunglę, widzimy przejście do Janusa, który akurat swoimi mackami kasuje szereg szkieletów. Druga para ramion bierze zombiaka i rozrywa go nad jego głową w pół. Bo ogólnie rzecz biorąc, od momentu, w którym Janus wbił do groty, grota, też nie chcę dawać dużo, jakby, skupiać się za bardzo na opisie, wyglądała jak typowe siedlisko piratów, przy czym dosyć zniszczone, wygląda jakby coś tu przed nim przeszło i oczywiście żadnych żywych piratów nie spotykasz, natomiast spod piachu, z ruin jakichś chatek albo niedopalonych namiotów i innych takich wychodzą szkielety, zombie. W każdym razie masa trash mobów i tałataństwa. Co to eliminowane jedzenie? Dobra, jak tak sobie radośnie zabijasz, bo powiedzmy sobie szczerze, że nawet horda transmodów nie zna Janusa w tym momencie zagrożeniem i kierujesz się w głąb, starając znaleźć najprawdopodobniej wejście prowadzące gdzieś głębiej. To one nie są dla ciebie zagrożeniem, ale gdy zbliżasz się do... zauważasz podwójne, lekko uchylone, kamienne drzwi, wyglądają na... dosyć nowe. Znaczy, dobra, nieważne, nie mówię tego. Kamienne drzwi nie są zakurzone.
Też na nich nie ma żadnych wyrytych znaków. I kiedy się do nich zbliżasz, powiedzmy, Waryk, ty raczej dużo ciał jadłeś. Znaczy tak naprawdę, co mogłeś, to żarłeś, nieważne, czy było nieumarłe, czy nie. Oczywiście. Jak najbardziej. No dobra, no to daje możliwość. No właśnie to żarcie sprawia, że będzie pewien minus. Ktoś będzie się prosił z tobą skontaktować. Proszę o Defy Danger na Wisdom z minus 2. Ze względu na to wszystko, co już zeżarłeś. Nie było otrute, miało coś innego. Spokojnie, to nie jest mind control. Chcę się tylko przywitać. Och, już myślałem, że będziemy walczyć z Janusem. Nie, on nie chce, żeby Janus was załatwił, bo potem musiałby się męczyć z wyciąganiem waszych dusz, ewentualnie ciał z niego. Byłoby to bardzo bolesne. Dla Janusa. Aha! Słyszysz nagle obcy głos w swojej głowie. Jesteś pewien, że nie należał do nikogo, kogo wcześniej zażarłeś. Ach, czyli widzę, że nie mogłeś się oprzeć. Bardzo, bardzo się cieszę. Cieszę się również, że wyciągnęli cię w końcu z tej piwnicy. Czy byłeś może zainteresowany ofertą współpracy? Łeb, Janusz się uśmiecha. Brzmisz interesująco. Czego konkretnie potrzebujesz? A ja, cóż, nie obraziłbym się, gdyby... jakby to powiedzieć? Czekaj, nie, bo on i tak jest w twojej głowie, to w jakie masz podejście do tarczy, zresztą bo on przygotowywał się do tego parę miesięcy. Jop. Tak, zresztą ogólnie rzecz biorąc, jak nie słyszysz głosu tylko w głowie, tylko jak przymykasz na moment wszystkie swoje oczy, nagle jesteś, wiesz, dookoła panuje ciemność, jesteś ty, a naprzeciwko tobie, właśnie nie w podartych szatach, bardzo dostojnych, bogatych, szlacheckich szatach, jest na przykład szkielet, jak się wydawało, gdyby nie to, że emanuje mocą, a zamiast oczu, czy zamiast pustych czeluści ma dwa niebieskie... Musimy wyglądać głupio. Proszę zostawić komentarze na później. Uśmiecha się, chociaż nie wiem, jak się to jest w stanie zrobić. Ponieważ do tej godziny brakuje mi dobrych słów. Interesujące. To tłumaczy ci... dobra, go ahead. Nie zabijałem jeszcze żadnego z takich jak ty. Wielu problemów, ale to jest zaleta bycia liszem. W każdym razie nie zamierzam podążać za typowymi kliszami. Nie chcę, żebyś zabił swoich towarzyszy. Musiałbym potem z nich ciebie wyciągać. To by było bardzo bolesne. Więc nie chcesz, bym ich zabijał, czy nie chcesz, bym ich pożerał? I to. Jest... będę potrzebował, żeby byli w mojej obecności. Nie przeszło im. Zanim się do mnie, a chyba, że... cóż, może jesteś zainteresowany zmianą pracodawcy. Cóż, moje potrzeby są dosyć proste i tarcza od wielu, praktycznie samego początku ich nie respektuje.
Tak, wiem, cóż, obserwowałem tarczę przez parę miesięcy. Jaki pieprzony wojurysta. Przypominam psowe z początku. W każdym razie... Dobra, ponieważ mi kompletnie brakuje słów, to on się pyta... cóż, jestem w stanie dostarczyć ci tych wrażeń, ale nie w bazarze. To jest zbyt ciekawy obiekt, który rodzi, cóż, tak interesujących bohaterów. Tak. No, po co ma celować w bazar, jak bazar mu robi potencjalnych służących? Bohaterowie to zdecydowanie przesada. Jeśli chciałbyś tych słabe uszy tak określić. Prawdziwe potęgi powstały w przystani Hadriana. I nikt, kto po nich przyszedł, nie był w stanie im dorównać. To akurat jest trochę prawda. Jup. O, jestem pewien, że jak to mówią, człowiek magii jest w stanie zrobić wszystko. Nawet uczynić słabe uszy. Nawet przemienić słabe uszy w potęgi. Niemniej, bardzo przyjemnie się z tobą rozmawia, Janusie, ale cóż, jestem zainteresowany ostateczną odpowiedzią. Muszę w końcu się naszykować przedstawienie, kiedy bohaterowie, wierząc, że pokonują wielkie zło, do mnie dotrą. Czy mamy się czuć naiwni? Oh well. Czy mamy się czuć? Jak zawsze my? Niekoniecznie naiwni, po prostu wie, jak działają bohaterowie i stara się wykorzystywać to przeciwko nim. Yep. W sensie podejście, że skoro coś jest złego, to bohaterowie na pewno przybędą się tym zająć. Yep. Mówię. Bo się Raven nie tak bardzo się nie czuje jak bohater. Teraz mam straszny zator myślowy i brakuje mi słów, ale ogólnie rzecz biorąc... To wspólnie jest... Lich ma motywację trochę w rodzaju Orochimaru, w sensie wiedza jest jego celem, wiedza jak działa wszystko, a żeby ją zdobyć, jak działają ludzie i to przejęcie bohaterów bądź innych najemników, potężnych lub mniej, mu pomaga. Tak więc pragniesz, bym doprowadził ich przed ciebie i pozwolił ci ich, pomógł ci ich schwytać. Nie, tego akurat nie potrzebuję. Zresztą jestem pewien, że sami do mnie dotrą. Potrzebuję jedynie, cóż, jeżeli jesteś zainteresowany współpracą, oferuję doskonałe, znaczy wiesz, rzuca tam jeszcze żartobliwymi tekstami o świetnym ubezpieczeniu zdrowotnym. No właśnie, ja to chciałem zapytać. Pentatron? Takie tam. Na razie nie ma... Nie ma dla ciebie zadania. Nie wiem, co sugeruję, że jeżeli nudzisz się na planie materialnym, to ja sugeruję, że zadania na innych planach, gdzie ciężej jest zdobyć wiedzę bądź cokolwiek, będą dla ciebie stały otworą. Cóż, Janusz chce jednego. Chce wolności od tego hipokryty z mieczem i okazji do stania się potężnym. Jeśli mi je dostarczysz, z chęcią nawiążemy współpracę. Zdradź mnie
Cóż, ci, co uczynili to wcześniej... mają się dobrze. Ich dni są policzone. Tak, mają się dobrze. I kto się dziwi, czemu Janu starczy nie lubi? Tak, mam akurat dla ciebie... Cóż, mam pewien... niewielką rzecz, która... Cóż, przyda ci się w podróżach. Niemniej teraz zapraszam... moje stworzenia potrzebują od czasu do czasu. Muszę zobaczyć, co w nich poprawić, więc... bon appetit! A szczególnie, że on mówi ci, że... Znaczy nie, jeszcze mówi, żeby wyglądało to, gdyby mieli przejść przez te korytarze. Cóż, musi to wyglądać prawdziwie, prawda? Bon appetit. Cóż, uśmiecham się drapieżnie i ruszam do walki. Tak. No, ogólnie rzecz biorąc... pułapki, jakie były w korytarzach, to żadne się nie aktywują. Chyba, że gość mówi, chyba, że chce spróbować swoich sił. Potrzebuje jakiegoś benchmarka. Znaczy benchmark, Jezu, polski odpowiednik tego słowa. Ja już kurwa mam takie jazdy z głową, że... W sumie czemu nie? Mogę się ten pobawić. Jeżeli mam tu dostęp... dużo rzeczy do ubijania, to z morfu nie wypadnę. Tak, ogólnie rzecz biorąc, widać, że dużo zasobów miał, potęgę ma, więc co jakiś czas, nie masz okazji, żeby się nudzić, co jakiś czas w tych korytarzach, które zresztą tak do nich gracze i nie gracze wejdą. Są to... Normalnie mogłoby się wam wydawać, że siedlisko wielkiego złego Lisza będzie ponure, mroczne, spowite pajęczynami, wypełnione zapachem z gnizny. I faktycznie zapach z gnizny jest, no bo szkielety i zombie. Ale poza tym korytarze są zrobione z dobrze niewygrarowanego... wyszlifowanego marmuru, białe, jest dosyć jasno. W każdym razie wszystko jest, wygląda ładnie i porządnie, znaczy porządnie można powiedzieć. No i ponieważ chcesz się spróbować, to odpalają się także pułapki zwykłe, jak wylatujący nie kosa, tylko pasak, aks, Jezus Maria, polskie określenie na aks. Topór. Topór, ja pierdolę, autentycznie to słowo mi wypadło. Wielki topór, są też pułapki magiczne, jak fala dźwiękowa, piorun przeszywający cały korytarz. Ja chcę przerwę robotę. I ogólnie rzecz biorąc, możesz zrobić jeden rzut, żeby zobaczyć, jak ogólnie ci z tym idzie. Okej, okay, więc to, co będę robił, to powering through, boostowane według potrzeb przez altering organs i ten, viscera shift. Żeby ten. W sumie nawet swoją drogą, dobrało. Przez ostatnie Janus nas zdradził? Oh well. Yet. Tak to brzmiało, ja? Dobrze. Więc generalnie się przebijam przez... nie. Przynajmniej próbuję. Dobra, znaczy... to po prostu... Rzuć, ja, na 6 mnie to nie będzie, że coś ci się poważnego stanie, tylko usłyszysz, że mam... No. Tak, słyszysz głos Lisza, który mówi... to bardzo dobrze widzieć, że twoje słowa w istocie nie są pustymi przechwałkami. Tak, to do mnie jest coś takiego dobie, że jak ma uderzyć we mnie piorun, to używam altering organs, żeby się uziemiać i odparniać ten. Jeżeli ma uderzyć we mnie topór, to
nie zwracam wielkiej uwagi, tylko viscera shift, że on nie robi mi wielkiej krzywdy i tak dalej. Tak, ogólnie nagle przejście na Lisza, który jest parę kartek, książek, wszystkie są zapisywane automatycznymi, acz magicznymi piórami. Fascynujące, będę musiał dostosować pułapki na taką możliwość. No w każdym razie, że notatki, ale też pochwalił. No i tak się bawisz, przewijając do przedzierającej się bohaterów przez dżunglę. Rozumiem, że główny cel to zaskoczyć, czy też rozwalić na tyle szybko elfa, żeby nic wam gorszego nie zrobił? Nie dać zaskoczyć. Tam. No dobra, to jak do tego podchodzicie? Jaki jest pomysł? Znowu chcę, żebyśmy przez pół godziny się zastanawiali. Znaczy, może nie zastanawiali, tylko wiecie, jak powiecie mi, że dobra, to idziemy przez dżunglę. Zaskakujemy kolesia, to chciałbym jakby wiedzieć, jak zaskakujecie, jeżeli próbujecie, albo jak. Znaczy, jak próbujemy przejść przez dżunglę, starając się powodować jak najmniej hałasu. Ewentualnie, skoro wiemy na przykład, gdzie są te roje i tak dalej, to staramy się to omijać. Aha. Robimy to na Blitzkrieg, unikamy miejsc oporu czy jakichś zagrożeń, tylko przemy prosto do celu. Jak już się tam zbliżamy, to obchodzimy wokół i uderzamy ze wszystkich stron. Okej, to dla mnie zdecydowanie brzmi, że jakiś rzut się przyda, ponieważ tutaj porażka może przynieść ciekawe konsekwencje. Tylko też, żeby nie rzucali wszyscy. Tylko zastanawiam się na co. Zdaje się, że to może być takie. No bo tak naprawdę staracie się, nawet jeżeli ono was wie, to staracie się ukryć waszą dokładną pozycję i wykrycia, żeby nie wiedział, że jesteście tak blisko. To według mnie brzmi na Defy Danger, tylko kuźwa na co. Dobra, powiem tak. No to ogółem, wiesz, takie przedzieranie się i tak dalej, to wszystko szło na Wisdom, Perilous Journey. Znaczy, Defy Danger to jest na Mental Fortitude, a tu jak się przedzieracie, starają się unikać wykrycia, to nie wiem, Paul by się zgodził, że to jest coś w rodzaju, coś związanego raczej z Dexem? No też to. Może być. Unikacie jakichś konarów bądź innego chrupnięcia, żeby nie. To nie jest po prostu Perilous Journey? Niby tak, ale Perilous Journey jest brane przy dłuższej podróży, a to nie jest długa. Chyba czekaj. Bo nie, to ja w sumie i tak idę cieniami. Czekaj, byłem prawie pewien, że ten ruch się aktywuje tylko przy dłuższej podróży, ale nie, to nie wiem, nasza decyzja, bo albo widzę to, że jedna osoba rzuca na to Defy Danger i na przykład ona, za jej przykładem reszta, robi to samo i nie popełnia błędów, ewentualnie możecie Perilous Journey tylko wtedy. Więcej niż jedna osoba będzie musiała rzucać. Quartermaster nie będzie potrzebny. Kurde, bo ja bym sobie użyła mojego nowego ruchu. Jako niewidzialna grupa bym tam albo czekała na innych, albo spróbowała odwrócić jego uwagę, żeby zaatakował mnie albo coś takiego i wtedy inni przychodzą. To też może zadziałać, to też zadziała. Okej. Okay. To ja robię, że światło mnie nie dotyka. I jako taka falująca mgiełka cienia płynę w tamtą stronę, to się umawiamy, że wiecie, gdzie on jest. Ja... Moment, ktoś mi może dać swój cień. Ja będę mogła się...
Znowu? Nie. Tak, wiem, że mogę zjebać. Mówicie, że słyszeliście jakieś historie chodząc z tobą od Simona? Dobra, no nic, to ja tam idę i odwrócę jego uwagę, aby w tym czasie z tej strony... Albo wiem, ja będę hałasować w drugą stronę niż on, niż wy idziecie. Zakończaj, że co mi chodzi. No, rozumiem. Że, nie wiem, będę wąskami czy kamieniami rzucać jako ta mgła niewidzialna. Żeby oni mogli przyjść. Zobaczę w tym czasie, co on ma. No taką dywersję lepiej. Okej. Dobra, no to to co się dzieje. To jak zaczynasz tą dywersję, to widzisz, że on wstaje, patrzy się w tą stronę, nie się w ogóle nie rusza, tylko wiesz, na moment unosi swoją laskę, robi lekkie uderzenie o ziemię. I widzisz, jak nagle z ziemi, w pobliżu jego kawałek trawy zaczyna się lutować, wywoływać w jakiś... W każdym razie trawę na, kawałek trawy zaczyna się zmieniać w pnącze, który idzie w stronę dźwięków. Ogólnie rzecz biorąc, skorumpowany druidem może postrzegać otoczenie przez naturę, którą kontroluje. Czy on się nie rusza z miejsca, tylko rusza to pnącze w twoją stronę. Niemniej się obrócił na tych parę chwil, więc to jest jakaś szansa. Dobra, to czy my mieliśmy robić te perilius z nie, czy... Nie, jak... Raven zrobiła to dało na tyle miejsca, że mogliście zbliżyć, szybko skróciliście dystans, kto potrzebował i ruszyliście do ataku. Dobra, to z jakiegoś takiego, no po prostu znajduję dobrą pozycję do strzału, czekam chwilkę, i on tam się odwraca i tam wysyła te swoje pnącze, to ja w tym czasie wszystko obserwuję, kąty, oceniam odległość i tak dalej, po czym przeciągam mu strzałę, naciągam i strzelam w jego kierunku. Dobra, w tym samym czasie jak zapala strzałę, to zakładam, że Valeria szarżuje. No ba. Na niego, a Helena, ty czy walisz z pistoletu, czy przyzywasz coś? Wiesz co, na razie go ostrzelam. Okej, no to ci, co walą... Zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Ci, co walą z broni zasięgowej, rzucają piersi, a bo szybciej atak doleci, a potem... Valeria. Dobra, to szybkie pytanie. Czy to daje mi bonus plus jeden z ruchu, że jak przez chwilę zbieram się do strzału? Wiesz co, powiem, że nawet jak się zbierałeś do strzału, to tutaj, Boże, window of opportunity, w sensie, żeby nie utracić elementu zaskoczenia, to musiałeś, wiesz, sekunda, dwie, i odpalasz. Dobra, zużywam amunicję. Okej, Helena? Okej, okay, już. Mój wspaniały Dex. Tradycyjnie. No dobra. Shit. To zawsze ten problem, który zazwyczaj mam, że... Okej, okay, nagle jest zły rzut. Kurwa, jaki ruch tu odpalić? Powinieneś być na to gotowy. Jop. Ja zwyczajowo trafia coś innego. Dobra. Dobra, mogę obrażenie? Tak.
czy chcę jakieś dodatkowe, to nie, dobra. Elemental Arrow, jeśli to jest druid, to nie zadziała. Explosive nie, za wcześnie, dobra, to normalnie. Aha, jakby co przebije jakikolwiek pancerz. Tak, pamiętam, że masz Last Whispera. Gdzie on jest? Dobra, wymyśliłem, co się dzieje. Wyszliście mniej więcej w tym samym czasie. Niemniej, o ile gościu nie był w stanie, znaczy, mimo zaskoczenia, ma wystarczająco szybki refleks, znaczy strzała go nie zabija, tylko brani, nie wbija się w niego. Natomiast ta reakcja sprawia, że też się porusza. Helena próbuje... dobra, Helena wyszła od mnie później. Próbuje skorygować. Nie, nie ważne. Ale kompletnie buduje. I gościu szybkim, płynnym ruchem, jak się odwraca w waszą stronę, robi ruch po unoszenia swojej... Jezu, staw. Laska. Swojej laski. I nie miała nawet sekunda, a z podziemi między nim a Valerią wlatują konary, znaczy... Nie znoszę nawet za tak. No ale będziesz miała, wiesz, to robi problem, ale który możesz, overcome. Bo to jest tylko, że nagle pojawia się, Przeszkoda. No. Ogólnie, ja jeszcze chciałam. Dostał? Mów. Chciałam wysłać na niego mijotki. O Jezu. Nie. Będziemy to ogólnie rzecz biorąc, te jego wykorzystywanie trzeba. Możecie mieć skażenia z techniki Mokuton z Naruto, nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy. Nikt. W każdym razie to wygląda niby jak drzewo, ale zawijające się żywe. W każdym razie, dobra, czy Valeria próbujesz, ignorujesz nagle tą przeszkodę i planujesz się przez nią przebijać, czy... Przebijać, oczywiście, że przebijać, to dawaj go rzucać, na co rzucać. Dobra, no jeżeli się przebijasz... Nie, to nadal będzie hack and slash. Po prostu będziesz ciąć tą przeszkodę i do niego. Czy otwierasz się na atak? No ba! Okej, dobra. Wiesz co, rzuć na razie swoje obrażenia, bo nie wiem, czy czasem to nie załatwi. To jakiś raz blask. Jeżeli się otwierasz, to do swojej kostki obrażeń dodajesz D6. Dobrze pamiętam? Tak. Tak. Okej. Czy masz jakieś przebicie? Nie. Okej. To widzicie jak... Mam lokso. Właśnie, mam plus jeden obrażenie z miecza, nie zauważyłam nigdy. To 11. O. Okej. Dobra. To widzicie, że Ardet i... Helena, widzicie jak Valeria kompletnie nie przejmują się nagle falą drzew, które na nią wylatują. Zaczyna wsiekać na lewo, prawo, wbija się swoją samą środek tego. Jak się przebijasz, to widzisz nagle momentalny wyraz zaskoczenia. Elf próbuje unosić swoją maskę, żeby się zasłonić. A ty... pytanie, czy... znaczy, to nie wszystko nie zabije. Czy ty walisz, żeby zabić, czy żeby znokautować? A walczy przeciw Walichowi, czy... Co? Jeszcze. No zabić. A, dobrze. To twój miecz... przycina jego fokus, uderzenie jest tak silne, że
rozwala jego laskę w pół, wbija się głęboko na wysokość żeber. On krzyczy z bólu. Jeszcze wyobrażam sobie, że Valeria, żeby uwolnić miecz, sprzedaje mu kopniaka. Go puszcza, krwawi z boku, zaczyna harczeć. Nie mieliśmy go wypytać? Patkiem? Nie, raczej nie. Znaczy Valeria nie musi mieć wyrzutu sumienia ani dracia, bo powiedzmy sobie szczerze... Poza tym on jest nieumarły, jest kontrolowany. Ten akurat nie był nieumarły, ale Lich się naszykował i gwarantuję wam, że żadni z jego bezpośrednich pomagierów nie byliby nawet w stanie mówić. Dobra, ale my o tym nie wiemy, nie? No, tak tylko mówię o tym charakterze. Także Raven nie chciała go zabijać, tylko... Tak. Raven akurat wbija ze swoimi minionami, jak widzisz. Elf zdecydowanie, no cóż, najprawdopodobniej to ta elfia, pewność siebie i poczucie wyższości. A nie spodziewał się, że ta grupa... Że, myślał, że sam przynajmniej sprawi problemy takiej grupie. Valeria, cóż... dała mu... Sprawia, że pomyśli inaczej. Jak się widzi się go leżącego bez ducha. Cóż, jego śmierć... Nagle zbija się dźwięk tysięcy dalej i widzicie nadciągający rój. A kto miał ten? Tą miksturę? Ja miałam. Ognia? Bo najprawdopodobniej jego śmierć też coś striggerowała, ewentualnie niż poczuł, że umarł i stwierdził, okej, mogę wysłać na nich rój. I widzicie tysiące robali, szeszeni, innych nieumarłych. My God. Znaczy, The Beast! Chociaż taka, ten elf, żeby mogła podbiec do niego i zagadać? Jest w umierających drgawkach. Dobra, to podbiegam i chcę go wypytać, co jest w jaskini. Wasza śmierć. Podbiegam, jak mówi tylko te dwa słowa, to widzisz, to jego język. Na języku jest jakiś symbol wyryty. Pająka? Chyba ostatecznie nie złapię go za tamtym. Chyba ostatecznie sobie, że to nie jest drow. Akurat nie ta referencja. Chyba kompletnie. Tak, a w międzyczasie... Jak Rysia jest tym zajęta, no to pytanie, czy ktoś coś robi z tym rojem, zanim do was dobije i zacznie was żreć? Kto ma ten ogień? Kto ma ogień? Kto miał ogień? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Rzucam ogniem, żeby się nas odgrodzić od tego roju. Z okrzykiem obrzydzenia. Nie musisz się odgadzać, po prostu widzisz uwolniony ogień, jaśniejszy niż... Znaczy, krzyczę z obrzydzenia na widok roju, żeby nie było wątpliwości. Spoko. Który najpierw was odgadza, a potem zaczyna konsumować roba, ale jaśniejszy niż co widzieliście. I nawet w sumie Helena ma dosyć dobry zmysł magiczny, więc nawet jak już jest wypuszczony, to przywodzi skojarzenia ze Siona. Chyba jakiś rzut na wrażenia mogłeś zrobić. Czekaj. Moje czy? Tak, twoje z tej mikstury. Rzucasz 2D12 bez lepszy. Bez rzutu na trafienie, tylko po prostu z samoobrażenia. Czyli 2D12 D1. Jak? B1? D1. D1? Że drop
że to jest drop, że mniejsza. Okej. Okej, dobra, to jest wystarczające, że nagle po paru chwilach słyszenie ustaje. I tak, to jest okazja Rysia na spout floor, zrobimy ten spout floor i patrząc na godzinę, to będzie dobry moment, żeby... zakończyć pierwszą rozgrywkę. A coś interesującego. Dobra, wiesz, że to nie wiesz dokładnie, jakie jest działanie tej konkretnej runy, ale wiesz, że jeżeli ktoś sobie na przykład wyrywa coś na języku, to zazwyczaj jest związane z przetrzymywaniem informacji. Przetrzymywaniem informacji? Czekaj, bo wiem, co chcę powiedzieć, nie wiem jak. Tak, żeby to pasowało do tego wyniku. Chciał sprawić, że będzie milczał, kiedy potrzeba, ale niech się mu wyrywa z języka. Aha. Możemy to jakoś obejść? Czy chodzi tylko o to, że nie i tak byśmy nic z niego nie wyciągnęli? Znaczy to jest to, że no Lich nie jest głupi i upewnił się, że bohaterowie mogą chcieć brać kogoś żywcem dla informacji. A i sam przede wszystkim wie, jaką wagę ma informacja, w końcu jego głównym celem jest wiedza wszelka. Więc tak, wyciąganie informacji od jego pomagierów, tych bardziej inteligentnych i żywych, nie jest możliwe. Jebany. Ciekawe, czy Janus też już ma taką runę. Jeszcze nie. Jeszcze. Taki będzie wolny. Nie no, z Janusem to... Prędzej czy później... Cóż. Raczej Janus, pewna jego część podejrzewa, Maverick też podejrzewa, że prędzej czy później Lich spróbuje zrobić mu tą sekcję, bo będzie ciekawy, jak działa. Ale to dodaję, że ten związek nie... daleka przyszłość. No dobra, to jak było mówione, że żeby w godzinę, jest prawie 11, więc... Okej, okay, w tym super. Pięknym momencie możemy zakończyć i liczyć na to, że jakiś dzień... Mam nadzieję, że...